Sponsorem odcinka jest serwis ogumienia Art Grek, znajdujący się przy ulicy Energetyków w Stalowej Woli, oferujący pełen zakres usług związanych z obsługą ogumienia. www.artgrek.pl. Cześć! Samochód, który Wam dzisiaj przedstawię, ma podobną sytuację jak wyrafinowane dzieło sztuki, jak ambitny film. Ten samochód po prostu nie jest dla wszystkich. Jest to najlepszy przykład dobrej włoskiej inżynierii z najlepszych czasów przemysłu motoryzacyjnego włoskiego. Jest to Lancia Fulvia Berlina. Jeżeli popatrzymy z dalekiego planu na tą trójbryłową sylwetkę, to będziemy mieli skojarzenie z tanimi renówkami, ale to jest obraza majestatu, ponieważ ten samochód był bardzo ambitny. Był to samochód skonstruowany już po przejęciu marki przez rodzinę Pesenti, ale rodzina ta cały czas chciała zachować elitarny charakter marki. Marki, która wprowadzała bardzo dużo nowości. Może nawet nie tyle nowości, ile innowacji, bo pierwsza pięciobiegowa skrzynia biegów, pierwszy samochód z nadwoziem samonośnym, to wszystko zasługa tej firmy, Lancia. Na szczęście rodzina Pesentich nie zajmowała się skupowaniem całego przemysłu motoryzacyjnego, tak jak rodzina Anielich. W związku z tym ten elitarny charakter marki został cały czas utrzymany i mamy tutaj bardzo dużo tego typu rozwiązań. Samochód od swojej konkurencji wyróżniał się właściwie w każdym calu. Może najmniej stylistycznie, ale i tu znajdziemy parę fajnych smaczków. Natomiast jeżeli chodzi o takie elementy jak zawieszenie, jak hamulce, tarcze na obu osiach, to dojdziemy do wniosku, że konkurencja była o dwa kroki z tyłu. Z tym, że z takimi innowacjami jest podobnie jak z uczciwością. Nie opłaca się, ale warto. I to pokazało jednak, dalsze losy Lancii pokazały, że i tu sytuacja ma się podobnie, ponieważ później została ta firma przejęta przez rodzinę Anielich i włączona do koncernu Fiat. Ale nim to się stało, produkowano bardzo ciekawe samochody. Chociaż i po przejęciu przez Anielich też było kilka wartych uwagi modeli. Niektóre z nich już pokazałem, a niektóre mam nadzieję jeszcze Wam zaprezentować. Wróćmy jednak do Fulvii. Fulvia jest bardziej znana jako samochód rajdowy. Tak, bo oprócz Fulvii w wersji Berlina, czyli takiej jak stoi tutaj, czterodrzwiowego sedana trójbryłowego, zbudowano niezwykle urokliwe coupé, które jest prawdziwą legendą, jest bardzo drogim i cenionym samochodem. Ale część rozwiązań technicznych, które są w coupé, były także w sedanie, chociaż on nie ma aż takiej karty rajdowej, jak jego młodsza i mniejsza wersja coupé. To jednak myślę, że Was też zainteresuje. Fulvia zadebiutowała w 1963 roku, a egzemplarz, który stoi obok mnie, to przedstawiciel serii drugiej z roku 70. Większość życia spędził w gorącej, słonecznej Italii, dzięki czemu nie ma problemów z korozją, co nie jest takie typowe dla aut, które były eksploatowane w trudniejszych warunkach pogodowych, bo geniusz inżynierski to jedno, a jakość blach to drugie. Chociaż jeżeli chodzi o jakość, to tutaj musimy powiedzieć, że jest naprawdę bardzo wysoka. Ale nawet w latach 60. Fiat miał dużo wyższą jakość niż modele z lat 70. czy 80. To już zupełnie inny rozdział. W związku z tym chciałem Wam pokazać na przykład Fiata Ritmo, ale znalezienie takiego auta w jednym kawałku jest bardzo trudne. Ale wróćmy do naszej dzisiejszej pięknej bohaterki. W przeciwieństwie do późniejszych modeli tej marki, nazwa nie pochodzi od liter greckiego alfabetu, a od starożytnych dróg rzymskich. Fulvia to trasa biegnąca od Rimini do dzisiejszych przedmieść Turynu przez Piacenzę. To nie jest jedyna nazwa tego typu, bo Flavia, która debiutowała wcześniej, też nazwa jej pochodzi od drogi Appia, tak samo. W związku z tym chciano zachować ten typoszereg i tak nazwano
ten właśnie model. Tyle wykładów historycznych. Wróćmy do lat 60. To były dobre lata dla włoskiego przemysłu motoryzacyjnego. Istniało wiele niezależnych firm, powstawały nowe, tak jak na przykład Lamborghini. I Włosi zaczynali ekspansję na cały niemal świat. Chociaż ten samochód poza Włochami nie jest zbyt popularny, a jego produkcja trwała od roku 63 do 1972 i zamknęła się liczbą około 192 tysięcy egzemplarzy. Opisując ten samochód, użyłem wielu wielkich słów: innowacyjność, prestiż marki, wysublimowane rozwiązania. Janek, pokaż to. Więc otwieramy drzwi. Słyszycie, jak to się wszystko fajnie otwiera? Tutaj jest taka rączka do podnoszenia klapy, też nie żadne cięgno plebejskie, nomen omen, tylko naprawdę wszystko to tak działa. Auto jest sprzed ponad 50 lat. Widzicie, jak te drzwi się zamykają? Posłuchajmy tego jeszcze raz. Naprawdę, Mercedes mógłby się, nie jeden Mercedes mógłby się przy niej zawstydzić. A co jest pod maską? No, wszakże... O, widzicie? W tym czasie, kiedy inne auta miały co najwyżej sprężyny, tutaj mamy sprężynę gazową. Już sam fakt świadczy, ten fakt może świadczyć o tym, że Włosi podeszli do tej konstrukcji niebywale ambitnie. Ale to są szczegóły. A nie o szczegóły tu chodzi, bo prestiż, bo elitarność tej marki zawierała się nie tylko w bogatym wyposażeniu, w pięknych lakierach nadwozia, jak to miało miejsce w latach 90., ale i w bardzo nietypowych rozwiązaniach technicznych. Spójrzcie, co my tutaj mamy. Jak zajrzymy pod maskę, to w zasadzie nie widzimy tego silnika. Widać dwa gaźniki, filtr powietrza, kopułkę, kable, serwo i pompę hamulcową, a silnik ginie w tej plątaninie tego wszystkiego, bo on jest pochylony pod kątem 45 stopni, a sama jednostka napędowa to jest konstrukcja niezwykła. V4 z rozwidleniem cylindrów 13-stopniowym. Na długo przed VR6. W dodatku dwa wałki rozrządu w głowicy i mimo niewielkiej pojemności, wynoszącej w tym przypadku 1300 cm3, mamy do dyspozycji 95 koni mechanicznych. Owszem, według SAE, ale mimo wszystko pamiętajmy, że auto jest z roku 70, a produkowano je jeszcze troszkę wcześniej i już tak mocny silnik potrafiono skonstruować. Ten silnik jest niezwykle ciekawy i docenił go nawet Sir Alec Isigonis, który naprawdę bardzo poważnie podchodził do kompaktowych wymiarów jednostek napędowych i do tego, aby zajmowały one jak najmniej miejsca, czego koronnym dowodem jest skonstruowany przez niego Mini w 1959 roku. Tutaj co prawda silnik jest umieszczony wzdłużnie, a nie poprzecznie, ale sam fakt, że mamy tutaj do czynienia z napędem na oś przednią, też nie jest uznawany za oczywistość. Dla przykładu Fiat w 1969 roku zaprezentował swoje pierwsze auto z tego rodzaju napędem. Fakt, tam był układ poprzeczny, a tutaj jest wzdłużny. Ale z uwagi na małe gabaryty, bo wielką zaletą tego silnika był fakt połączenia najlepszych cech silnika rzędowego i silnika widlastego. Także bardzo mało miejsca zajmował ten silnik, a przy tym posiadał wszystkie zalety, łącznie ze wspaniałym dźwiękiem silnika w układzie widlastym. Przez to, że był zasilany przez dwa gaźniki, naprawdę charakteryzował się też dobrymi osiągami i nawet dzisiaj nie jest zawali drogą w ruchu miejskim. Silnik jest w ogóle umieszczony przed przednią osią. Zwróćmy uwagę jeszcze na nietypowe umieszczenie bagnetu od oleju tutaj, zaraz za chłodnicą. Chłodnica też jest pod lekkim kątem umieszczona, tak żeby to się wszystko dobrze zmieściło. Ale na silniku się nie skończyło. Tutaj mamy ciekawe zawieszenie, chociaż widać, że jest poprzeczny resor piórowy, to oprócz tego koła są prowadzone na wahaczu górnym i dolnym, a
w dodatku sam silnik jest umieszczony na ramie pomocniczej, aby bardziej odizolować od wibracji ludzi podróżujących w tym samochodzie. Wszak mieliśmy do czynienia z niemal luksusową limuzyną jak na tamte czasy, chociaż gabaryty zewnętrzne nie były tak duże jak we wspomnianej wcześniej Flavii. Konstruktorem tej jednostki napędowej był inżynier Zaccone Mina, także naprawdę to była bardzo ambitna konstrukcja i zobaczcie, jak się zamyka nawet tę klapę. Bardzo dobrze z takim dźwiękiem sprężynującym. Wszystko tutaj tak działa, tak trochę lepiej. Dobrze, powiedziałem Wam trochę o silniku, o zawieszeniu. Powiem Wam jeszcze o przeniesieniu napędu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest to napęd przedni, a skrzynia biegów była całkowicie synchronizowana, czterobiegowa. Pięciobiegowe były dostępne później, od 1971 roku. Aby tę moc dobrze przenieść na koła, to opony już w pierwszych autach tego typu były radialne, a nie diagonalne. Także ktoś, kto jeździł na oponach diagonalnych, zwłaszcza podczas deszczu, wie, o czym mówię. To już jest takim oczywistym faktem, ale dla prawdy historycznej należy to podkreślić. Teraz parę detali. Zwróćcie uwagę, jak on w ogóle z tym lakierem, ciemnozielonym lakierem, świetnie korespondują te elementy ze stali nierdzewnej. Tak, z nierdzewki, to nie jest chrom. Tutaj mamy bardzo ładną też kratę wlotu powietrza, ale akurat to już nie jest stal nierdzewna. Mamy podwójne reflektory, duże logo firmy Lancia, małe kierunkowskazy, taka minimalistyczna w formie, ale świetnie się starzejąca. Jeżeli mówiliśmy o generacjach Fulvi, to trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z generacją drugą, seconda serie, jakby powiedział jakiś Włoch, który by popijał wino i powiedział, seconda serie, nie, jakaś druga generacja, to jest dobre dla Volkswagena Golfa, nie? Albo, no nie wiem. Zmieniono tylny słupek, zmieniono trochę rozstaw osi, wydłużono ten samochód, aby pasażerowie siedzący z tyłu mieli więcej miejsca. Po tym możemy chociażby poznać drugą serię. Tył nadwozia jest zwieńczony tymi pięknymi reflektorami, innymi niż w pierwszej serii, ale też bardzo stylowymi, i ramką ze stali nierdzewnej. Stylowe napisy Lancia, Fulvia, aby nikt, absolutnie nikt nie miał wątpliwości, co to za samochód. Chociaż starszy pan, który tutaj przechodził, powiedział, to Fiat? Cóż, jakbyście widzieli minę właściciela, to tak jakby mu sztylet zimny koło serca wbili. Zobaczcie, jak otwiera się bagażnik. Tutaj w tej chwili jest wciśnięty bębenek. Teraz przekręciliśmy, rygiel zwolniony i możemy wcisnąć i podnieść. No i mamy naprawdę spory bagażnik. Po prawej stronie mamy koło zapasowe, bak paliwa jest umieszczony pod podwoziem, a nie jak w niektórych Fiatach z prawej strony. W dodatku popatrzcie, co Maciek tu wozi. Stylowa butelka oleju. Oczywiście Lancia wymaga tego, aby od czasu do czasu zajrzeć i sprawdzić bagnet. Nawet pełnosprawna Lancia. I kolejna sprawa, amortyzator gazowy także z tyłu, bez żadnych podpórek, oświetlenie bagażnika. Wszystko dopracowane w najmniejszym szczególe. Pora więc zajrzeć na tylną kanapę, ile tutaj mamy miejsca. Zobaczcie, mimo że obcujemy ze starą konstrukcją i w sumie nie jest to jakaś wielka limuzyna, to faktycznie poprawka tylnego słupka dała rezultat. Mamy bardzo dużo przestrzeni nad głową, na stopy też mam dużo miejsca, na kolana. Auto mierzy 4,5 metra długości, ale większość tej długości jest rozdysponowana właśnie na przestrzeń pasażerską, bo rozstaw osi wynosi 2,5 metra. W związku z tym, mimo nie takich znów wielkich gabarytów zewnętrznych, to auto jest przestronne. No i nie ma tunelu charakterystycznego dla tylnonapędówek,
W związku z tym tutaj nawet trzecia osoba na tylnej kanapie będzie miała dostatecznie dużo miejsca do komfortowej podróży. A w dodatku mamy oczywiście, jak to w tamtych latach bywało, popielniczki w przednich fotelach, ale zbrodnią byłoby tutaj używać tytoniu. Tutaj jest tak aromatycznie, mimo że to nie jest skóra, tylko Sky, jest tak wspaniały aromat tego wnętrza, że nie należy go psuć nawet najdroższym cygarem. Zasiądźmy za sterami lunch. Siedząc tu, czuję się jakbym jadł Werther's Original, jak ktoś zupełnie wyjątkowy. Wnętrze nie jest takie zwykłe. Widać, że mamy do czynienia z autem niemalże luksusowym, jak na tamte czasy. Nawet ta deska rozdzielcza o tym dobitnie świadczy. Tu nie ma żadnego gołego metalu. Mamy wszystko obite plastikiem. Tutaj napis, dumny napis Fulvia. Zegarek, radioodbiornik, zamykany na kluczyk schowek, układ wentylacyjny, rozbudowany układ wentylacyjny, głośnik do radia, czy dźwignia zmiany biegów umieszczona w podłodze, a nie przy kierownicy. Przy kierownicy mamy kilka manetek. Tu mamy manetkę od świateł. Zobaczcie, w ten sposób włącza się światła pozycyjne, mijania i drogowe. Ale gdy jedziemy i widzimy naszego kolegę albo patrol karabinieri, to tu szybko załączamy światła długie. W tym pierścieniu mamy klakson, ale on się uruchamia po przekręceniu zapłonu. Donośny. Z prawej zaś strony analogiczna dźwigienka odpowiada za sterowanie wycieraczkami i po naciśnięciu uruchamia spryskiwacz przedniej szyby. Spójrzmy jeszcze na zestaw wskaźników. On jest naprawdę bogaty. Prędkościomierz wyskalowany do 180 km na godzinę. Obrotomierz jest wyskalowany do 7000 obrotów na minutę i trzeba powiedzieć, że to tylko niewielki naddatek, bo moc maksymalną ta Lancia rozwija przy 6000 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynoszący 72 Nm przy 4600 obrotów. No, silnik generalnie wysokoobrotowy, ale mała pojemność i duża moc sprawia, że po prostu te wartości są przy takich, a nie innych obrotach. Tutaj mamy regulację temperatury powietrza, obieg otwarty, zamknięty, sterowanie wentylatorem, natomiast arcyciekawe jest to rozwiązanie. Tutaj ciągnąc do siebie, teraz na zapłonie, widzicie, podświetla się i to nas informuje, że tylna szyba w tej chwili jest ogrzewana. Zapalamy i patrzcie, tak się odpala lunch, światła i jedziemy. Jak wygląda świat zza szyby kierowcy lunch? Od razu jest lepszy, chciałoby się powiedzieć, ale to truizm, bo zawsze jak jadę starym samochodem, takim naprawdę starym z lat 60., 70., to świat mi się bardziej podoba, chociaż on niekoniecznie jest lepszy. Ale na pewno lepiej wykonana była Lancia w latach 70. niż w latach 90., to bez dwóch zdań. Obcujemy z czymś takim ponadczasowym. Zobaczcie, nawet te uszczelki na szybie, jak one są wykończone, uszczelki drzwiowe, przepraszam, jak one są pięknie wykończone. Tutaj po prostu dbałość o szczegóły jest widoczna w każdym niemalże calu. Ale to nie tylko uszczelki, to nie tylko chromy, piękne listwy, napisy designerskie. Nie, to nie świadczy o wartości tego samochodu, to jest wartość dodana. Ale dla mnie wielką wartością w tym samochodzie jest fakt, że jeżdżąc samochodem w zasadzie z przełomu lat 60. i 70. wszystko tutaj świetnie pracuje. Jeździłem kiedyś Fiatem 1800. I muszę Wam powiedzieć, że wtedy powiedziałem na tamtym odcinku, że Fiat 1800 naprawdę jest świetnie wykonany i zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, ale Lancia była o oczko wyżej i to widać. Po prostu przed chwilą jechałem Volvem i mam wrażenie, że
Volvo jest jednak takim samochodem, współczesne Volvo S60, jest w ogóle nieporównywalne, to tak jak tani smartwatch. Oczywiście ma wiele funkcji, ale tutaj to jest jak dobry, stary zegarek, który nie ma może tyle funkcji, ale wszystko pracuje bardzo dobrze i nosił go jeszcze twój dziadek. Mamy wrażenie, że obcujemy z czymś bardzo zwartym, niewytłuczonym. Słyszycie? Lancia, mimo że ma już parę lat, to jednak cały czas nie zapomina, jak się przyspiesza. Jest naprawdę miłym samochodem. Kierownica pracuje z pewnym oporem, to jasne, nie mamy tutaj wspomagania. Mamy silnik umieszczony z przodu, więc też to nie poprawia tego. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie, wyczucie w ogóle, ten układ kierowniczy jest bardzo dobrze dostrojony. Samochód tam nie pływa, a przy tym jest taki sprężysty, można tak powiedzieć. Jedyną wadą jest przy cofaniu duży słupek C, bo w tych lusterkach to tak za wiele nie widać, ale jeśli chodzi o przód nadwozia, widać doskonale, gdzie on się zaczyna, gdzie się kończy i wyjeżdżamy troszkę na taką. Widzicie, wszystko tutaj jest takie. Dźwignia, lewarka, bardzo ergonomicznie umieszczona pod ręką. Dobrze leży w dłoni, wszystko dobrze leży w dłoni. Zegary są mega czytelne. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. I naprawdę, jeśli chodzi o konkurencję, czy to brytyjską, czy niemiecką, to nie ma tutaj powodów do narzekań, do wstydu. Ten samochód jest po prostu zrobiony według najlepszych możliwości włoskiej techniki. Ona zawsze była na dobrym poziomie. Różnie było z wykonawstwem, ale wydaje mi się, że wtedy to wykonawstwo, zresztą widać, w jakim stanie jest ten samochód, to wykonawstwo było znacznie lepsze. Nic nie skrzypi, nie szeleści, nie wyje. Wiecie, jak jest kiepski samochód fabrycznie, to on nawet po dobrej restauracji będzie wył, skrzypiał, a zwłaszcza skrzypiał, no bo po prostu tego się nie da uniknąć. A tutaj auto bez restauracji i cały czas to wszystko świetnie działa. Teraz wyjechaliśmy na obwodnicę i możemy trochę pokazać charakteru, który niewątpliwie drzemie w tym wozie. Mamy ponad 2000 obrotów na minutę, czwarty bieg i nieco ponad 60 na godzinę, ale żeby Lancia zaczęła żyć, to trzeba jej dodać gazu i zredukować bieg. I teraz ożywa. 4000 obrotów i czuć, że ten samochód, o, już więcej nie pojedziemy z uwagi na przepisy, bo Lancia jeszcze bardzo chętnie by pokazała młodszym autom, jak się jedzie na takiej właśnie trasie. Widać, że to jest auto, które powstało w kraju, w ojczyźnie autostrad. I ja się ożywiam na wysokich obrotach i Lancia się ożywia. Wspaniała komunia kierowcy i pojazdu. I o to właśnie chodzi. Oczywiście na jakichś krętych drogach tutaj też na pewno ten samochód świetnie by się odnalazł, bo jeżdżąc tutaj po mieście, oczywiście nie z jakimiś dużymi szybkościami, widać, że ten samochód świetnie się prowadzi. Naprawdę nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. To, co mnie urzeka, to jest dobrze dopracowane zawieszenie. Nie jest takie miękkie, gumowe, ale z drugiej strony nie wypadną Wam plomby z zębów. Więc tutaj chwała inżynierom. Widzicie, ponad 50 lat temu inżynierowie potrafili zrobić coś takiego. A później niestety geniusz konstruktorów, a geniusz handlowców, marketingowców nie współgrał najwyraźniej. Ale to, co powiedziałem na początku filmu, nie zawsze opłaca się być uczciwym, nie zawsze opłaca się robić dobre samochody, ale warto. Dzięki temu dzisiaj ten samochód ma rzesze fanów, zwłaszcza w wersji coupé, to jasne, ale także ten sedan ma wielu oddanych użytkowników. I jeżdżąc tym samochodem dzisiaj po aglomeracji śląskiej,
mogę powiedzieć, że to nie tylko jakieś przywiązanie, sentymenty, nie. Ten samochód broni się każdym detalem, nie tylko stylowymi elementami, ale funkcjonowaniem, wspaniałym funkcjonowaniem, te kierunkowskazy, jak to wszystko fajnie pracuje. Czuć po prostu rzetelną włoską robotę. I tego bym życzył dzisiejszym konstrukcjom z tego kraju. Cóż, na życzeniach, nawet najlepszych, świat się nie opiera i sytuacja jest jaka jest, ale właśnie takie samochody, słyszycie tą V4, takie samochody pokazują, to są jak dawno zakurzone sztandary, wspaniałe, pokazujące glorię, chwały bohaterów, którzy dziś już niestety odeszli. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że film się Wam podobał, że trochę poczuliście, jakie emocje daje ten wspaniały samochód i że może troszkę więcej szacunku niektórzy z Was nabrali do włoskiej motoryzacji, którą Wam gorąco polecam. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia i dziękuję Maćkowi za udostępnienie tego samochodu, za cierpliwość, którą wykazał, bo myślę, że dla niego też będzie to jakaś fajna pamiątka. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Samo? No, nie. Tu nie. Jak to pięknie działa. Wchodzą te biegi. A, teraz coś popisałem.